Mnie naprawdę osobiście, jeżeli chodzi o mnie, to ta audycja to absolutnie nie nadaje się do puszczenia poprzez radiowację. To jest pierwsza audycja tego typu. Przecież to właśnie ona miała wywołać następne audycje. Wydawało mi się, że to będzie w ten sposób, że po tej audycji dyrekcja odpowie na to, co jest zawarte tutaj, w tej audycji. To znaczy, to proszę mi sformułować pytania pod naszym adresem. Proszę bardzo, pytanie jest jedno i podstawowe. Dlaczego ludzie nie czują się współgospodarzami w zakładzie? Czy oni się nie czują tymi współgospodarzami? Czy to jednoznacznie nie czują i przed kilka po kolei powtarza, że raczej nie, że oni nie współgospodarzą. Przez zaskoczenie, nie zdając sobie sprawy ze swojej roli współgospodarza. Pierwsza sprawa. Nie ma w tej pana relacji nic o samorządności, jaka w zakładzie jest. O przedstawicielach w samorządzie robotniczym, o przedstawicielach w instytucjonalnych komórkach, które pracują w zakładzie. 36 osób pytałem o to samo. Mam 8 godzin nagrań. Dlaczego nikt mi nie wspomniał o KSR-ze? Dlaczego nikt mi nie wspomniał o związkach zawodowych? No chyba... Znaczy określony poziom jakichś intelektualnych ludzi i... Słuchaj, ale dziwne są głosy, bo tutaj wypowiedzi na nie udzielały tych informacji osoby, które są członkami naszego samorządu robotniczego, no. Że nie uczestniczą. Że nie uczestniczą, że nie wiedzą, że nie współgospodarzą, no. Pani Neyman otrzymała dzisiaj dyplom za współzawodnictwo z okazji 35-lecia. A ona odpowiada, że ona tylko na swoim stanowisku pracy, no. No i jej to nie wyszło, no jej to nie wyszło. No, proszę, sami sobie państwo zadajecie teraz pytanie. No jakżeż to może być, że niby załoga współdecyduje, współrządzi, a tymczasem okazuje się, że mówią, że nie. Ale to jest formułowania pytań. Pańską audycję można podzielić na dwa etapy. Na pierwszy etap, gdzie rzeczywiście pyta pan o współzarządzanie, o współgospodarność, o współodpowiedzialność. I drugą część, gdzie niejako próbuje pan umiejętnie, podpytując, wyciągnąć no nieco inne odczucia ludzi. Były to, nawet powiedziałbym więcej, nieprzemyślane pytania. Aczkolwiek mimo to pracownicy odpowiadali naprawdę z dużą swadą to raz, a poza tym tak jak faktycznie to sobie wyobrażają. Pytania brzmiały mniej więcej w moim odczuciu. Co to jest UFO? Ale przepraszam, ale dlaczego twierdzą państwo? No dobrze, ale dlaczego twierdzą państwo, że w pierwszej części oni rozumieją, a w drugiej części nie rozumieją? Przecież pytanie jest to samo. W pierwszej części oni prawidłowo odpowiadają, dlatego że odpowiadają tak, jak odpowiadać powinni. Natomiast w drugiej części... Nie dzieliłem audycji na część, panie Michale. Ale to przecież nie ja dzieliłem tę audycję. Proszę pana, sformułowanie pytania jest bardzo ważną rzeczą. I formułujący to pytanie, jeśli wykonuje dobrze swój zawód, to zawsze zna na nie odpowiedź. Ci ludzie zapytali, czy jak współrządzisz, powiedzieli, no ja nie współrządzę, no robię to, co mi każą. On sobie nie zdaje sprawy nawet z tego, ale dlatego, że nie przemyśla. Bo faktycznie, jeżeli człowiek stwierdza, że na swoim stanowisku pracy jest współodpowiedzialny i współdecyduje o tym, żeby nie marnować, żeby dokładnie jakościowo przewozić, był taki głos opakowania, że nie czuje się na siłach, żeby decydować o sprawach ogólnych zakładu, tylko o tych, które dotyczą jego lub najbliższych współtowarzyszy pracy, to jest to bardzo wiele. Czyli tu dużo osób, nawet nie zdając sobie sprawy, to ich współgospodarzy i współrządzi zakładem. To właśnie niepotrzebne, tutaj było to słowo nie, że ja nie, tak, ja nie, ale z dalszej wypowiedzi to raczej wynikało, że on coś robi dla tego zakładu. Tak, jeśli ludziom kojarzyło, że jak on rządzi, no to on już musi być naczelnym dyrektorem, to wtedy on rządzi. Ja się zgadzam, bo się nie zgadzam. Ja w dalszym ciągu stoję na stanowisku, że po prostu ludzie źle odpowiadali, niepotrzebnie mówili słowo nie, bo z dalszej wypowiedzi wynika, że on jest właśnie gospodarzem, współzarządza i wszystko tutaj robi na tym terenie. Ale odpowiadali, dlaczego nie czują się współgospodarzami? Tu brakuje jeszcze jednego elementu w sprawie, że 100% czasów nasza załoga dostała. Zapomnieliśmy o tym, że szereg interwencji w zakresie telefonów, żłobków, przedszkoli, zakład załatwia. Zapomnieliśmy o ważnej sprawie, która tak wśród załogi przechodzi lekko. To jest te 15 czy 16 mieszkań, które uzyskujemy z PSS-u. Chyba to są istotne sprawy. Ale to przecież nie o to chodzi. W całej tej audycji nikt nie zarzuca dyrekcji, że ona nie robi dla załogi wielu rzeczy. Ale mnie chodzi zupełnie o coś innego. Chodzi mi o to, żeby tym ludziom pokazać,
że oni rzeczywiście w tym zakładzie coś znaczą, że mają jakiś głos. No przecież właśnie dlatego oni się nie mogą czuć współgospodarzami, że im czegoś brakuje. No to nie, sprawami socjalnymi i bytowymi się tego wszystkiego nie załatwi. Mi się wydaje, panie Michale, że najpierw może trzeba było podać do wiadomości załogi, co dyrekcja, jak robi dla załogi, jak to wygląda. Poza tym powiedzieć na temat tego współgospodarzenia, a dopiero i podać to do ogólnej informacji załogi, żeby oni wysłuchali, a dopiero później zapytać się, jak oni to odbierają. Mnie się wydaje, że może wtedy odpowiedzi nie byłyby szczere. Ja bym chciała właśnie do tego tematu. No byliby, ludzie byliby ukierunkowani. I odpowiedzialności. No, nie, myślę, że nie. Myślę, że nie. Z tych wypowiedzi wynika, że niestety, ale nie, świadomość społeczna naszych robotników nie za bardzo wygląda. Ale z tych wypowiedzi nie odczuwa pan tego, że ludzie są nieszczerzy? To znaczy, że to jest nieprawdą w ogóle, co oni mówią. Między sobą dużo mówią, a przyjdzie zebranie, ona nie ma odwagi powiedzieć. Po prostu nie ma odwagi. Nieodważni. A dlaczego nie mają odwagi? Bo dlatego, że jak się raz odezwała, to może ją zgasili. Może, przepraszam bardzo, ale takie wnioski można wyciągać. No, ja się nie zgadzam z takim stwierdzeniem, bo to są insynuacje. Nikt nikogo w tym zakładzie nie niszczył z tytułu jego wypowiedzi, proszę pana. I ja muszę stanowczo zaprotestować. Toczy pan dyskusję w niewłaściwym kierunku. A teraz jest jeden wniosek z tego, że dla radiowęzła jest zadanie uświadomić załogę, co to oznacza, co oznaczają po prostu te słowa. I następne, jak pan zrobi nagranie, to już będzie jak spłatka. Będą wiedzieli, że oni są gospodarzami, to pan wie, jaki jest element u nas w zakładzie. Między innymi. Wyniosą wszystko na następny dzień, bo powiedzą, że to jest ich. Dlatego też jest za dużo powiedziane, że oni są gospodarzami. Jak on będzie miał być gospodarzem, to my sobie rady nie damy. Też nie powinniśmy kończyć, bo będziemy ją toczyć jeszcze następne 5 godzin. Ja uważam i reprezentuję tutaj pogląd naszego kierownictwa, że po pierwsze, materiał zebrany tu przez radiowęzeł jest materiałem szerokim. Całkowicie ten materiał sobie wysłuchamy, przesłuchamy, co nasi ludzie mówią w szerokim. Bo tak jak pan powiedział, jest to nagranie kilkugodzinne, więc wysłuchamy całego tego nagrania. I uprzejma prośba, żeby pan był z tym przygotowany na środę przyszłego tygodnia. I na pewno wnioski, które załoga nam tutaj serwuje w tych wypowiedziach, będziemy starali się tutaj wykorzystać. Dziękuję. Tylko jeszcze chciałem dowiedzieć, czy będę mógł tę audycję puścić? Po przesłuchaniu 8-godzinnego tego cyklu, który pan tam ma. Ja myślę, że puszczenie tej audycji byłoby najlepszym przykładem tego, że ich głos się liczy. Na ten temat jutro porozmawiamy. Chyba to nie jest tematem dzisiejszej dyskusji, bo jak rozumiem, miała być ta audycja, prawda? Thank you.